Od ostatniego odcinka na temat Ultimate Class Tonight'a dostaliśmy parę informacji od Scotta na temat tej gry. Po pierwsze, Scott chciał sobie przeznaczyć na playtesty cały maj. Może więcej, a może nie, ale gra na pewno nie wyjdzie w maju, dlatego jeśli Scott ogarnie wszystko do tego czasu, to najpewniej update wyjdzie na początek czerwca. Ciężko jakoś konkretnie stwierdzić. Po drugie, Scott wprowadził tak zwanego Dead Coina, czyli specjalną monetę za 10 faz coinów, która pozwoli ci pozbyć się jednego z paru konkretnych animatroników podczas nocy. I teoretycznie niby można się po prostu nie brać tego animatronika, zaczynając noc, ale cóż, tryb 50-20 z rozwalonymi przeciwnikami przez Deadcoina to wciąż tryb 50-20. Nie można Deadcoinem zabić każdego animatronika, ale parę konkretnych, takich, które wymagają raczej bezpośredniego zaangażowania, spojrzenia na konkretną kamerę czy coś. Są to Bonnie, Foxy, Lefty, Toy Freddy, Phantom Foxy, Marionetka i Rockstar Bonnie. Choć mimo wszystko zastanawiam się, czy na trybie 50-20 będzie w ogóle możliwe kupić, użyć taką monetę i jeszcze przeżyć. Na pewno bardzo przydatna będzie ona przeciwko Rockstar Boniemu czy Foxiemu, reszta to tak trochę mniej. Sam Foxy od razu eliminuje Boniego, więc to jest dwa w cenie jednego teoretycznie. Ale nie jest to też jakieś super proste do wykonania, bo w grze potrzebujesz tych faz coinów, a teraz kupienie Deadcoina może ci naprawdę zepsuć rana w niektórych przypadkach. Poza tym, ostatnio Dawko zrobił taki śmieszkowy filmik, że niby oszalał, uprowadził całą paczkę fnafowych youtuberów i rozkazuje Scottowi, żeby uprosił tryb 50-20, a Scott żartobliwie skomentował całą sytuację, powiedział, że gra będzie prostsza, że tryb 51-20 będzie prostszy. I cóż, ciężko stwierdzić, czy Scott tutaj zapowiedział 51 przeciwnika, czy może naprawdę ta nowa postać ułatwi nam grę, coś pokroju easy mode'a czy coś, nie wiem. Nie wiemy też, czy planował to od początku, czy dodał na poczekaniu, tak samo jak Deadcoina. Ale ja osobiście chciałbym takiego easy mode'a, animatronika, który nam pomaga, nie jest w tej 50, tylko jest taki 51 bonusowy i tak dalej. Może przyjmuje na twarz jednego jumpscare'a czy coś, nie wiem, ciężko stwierdzić. Wciąż nie wiem, jaką rolę ma mieć w grze Endo01, a gdy Scott wywalił go z lisy, powiedział, że będzie miał jakąś rolę. Mimo wszystko jest to bardzo ciekawy temat, Scott na pewno kiedyś to w końcu skomentuje, rozwinie, co tam dodał, co się stało. Ostatnią rzeczą jest takie info, że Scott ostatnio wykupuje masakryczne ilości voice actingu do wszystkich animatroników w grze. Wydaje się, że każdy będzie miał coś do powiedzenia po tym, jak już nas rozwali. Chociaż jeszcze nie wiadomo, nie znam za dużo szczegółów. Ale cóż, to tyle z newsów, działo się trochę ostatnio, ale w tym odcinku chciałem powiedzieć o takiej mojej wizji, moim zorganizowanym planie, jak przygotować się do trybu 50-20. Bo będzie to na pewno rzeźnia i wątpię, że ktokolwiek poradzi sobie z trybem 50-20, jeśli od niego zacznie. Nie będzie jak zrozumieć, co tutaj się dzieje, czy od czego się ginie, uczyć się na błędach itd. No oczywiście Scott może przygotować jakieś swoje własne presety animatroników, jak to było we FNAF 2 czy we FNAF SR. Będziemy mogli easy wszystko poprzechodzić. Ale jeśli nic takiego się nie wydarzy, albo jeśli te presety będą jakieś proste, oporne itd., to na taki wypadek pozostawiam ten film, taką moją wizję, jak mogłoby to wyglądać, jak przygotować się do finalnej nocy. W grze mamy dosłownie 1000 rzeczy, przed którymi musimy się bronić. Lewe drzwi, prawe drzwi, wentylacja, rury, zapadnie, także masę animatroników w biurze i na kamerach. Te, które trzeba nakręcać, te, którym trzeba pomagać, te, którym trzeba płacić i tak dalej. Tego trzeba przyzwyczaić się do każdego z osobna, bardzo powoli. Nie osobiście zacząłbym od dowiedzenia się, co robi Old Man Consequences i Trash Gun. Więc zacząłbym zapewnie od nocki z tymi dwoma. Oni oboje mogą zmienić swoje podejście do całej gry i do paru trybów. Mogą pojawić się później w różnych miejscach, w różnych presetach czy coś, bo póki co nie wiemy, co robią, z czym się wiążą, czy są jakieś tam osobnymi mechanikami, czy może mają coś w związku z jakimiś innymi. Ale póki co to tyle, żeby od nich zacząć. Poza nimi, tak według mnie z tego, co już sam Scott przeżył, pierwsze, do czego trzeba się przyzwyczaić, to Nightmarion i Nightmare BB. Moją ideą jest zaczęcie od w miarę prostej nocy jedynie z tą dwójką, gdzie po prostu nauczymy się, czego od nich oczekiwać. Jakieś takie proste rzeczy, jak działają, jak się bronić, jak rozróżnić wszystko, dźwięki, obrazy i tak dalej, poeksperymentować. No, zdaje mi się, że taka noc będzie w miarę easy, ale trzeba się jakoś ogarnąć z tym wszystkim, zrozumieć, o co chodzi. W międzyczasie można się zainteresować innymi mechanikami, jak wygląda biuro, gdzie są wszystkie guziki, wszystkie kamery i tak dalej. Dobra noc zapoznawcza ze wszystkim, tak na spokojnie. Powiedziałbym, że w tym trybie można też dodać Williama Aftona. Jego mechanika polega na tym, że raz na noc wyda jakiś dźwięk i trzeba natychmiast zamknąć boczną wentylację.
teraz, jako że mało mamy tutaj do zrobienia tej nocy, to możemy przynajmniej poznać, jaki jest, jak ten jego dźwięk brzmi, zapamiętać go, przyzwyczaić się do niego, czy też zrozumieć, ile mamy czasu. Nawet jeśli zdechniemy od niego, to za dużo nam to nie zrobi, bo to jest tylko mała, zapoznawcza noc. Potem zdaje mi się, że warto nauczyć się mechaniki animatroników, które znajdują się w części z czujkami, czyli Mediocre Melodies, którzy wchodzą przez rurę, a także później paczka z przedniej wentylacji Springtrap, Molden Freddy, Enart, Wither, Chica, Mangle. Raczej polecam ograć ich osobno, ale wiadomo, o co chodzi. Później można spróbować obu naraz, ale czujki wydają się mocno podejrzane, ciężkie do stwierdzenia co i jakie w ogóle. W międzyczasie zastanawiam się też, czy nie warto dodać animatroników z mechaniką maski. Takie FNAF 2 już nas wyuczyło takiego schematu, gdy ściągamy monitor, natychmiast zakładamy maski i tak dalej. Zdaje mi się, że jakoś w miarę wcześniej można by się zacząć do tego przyzwyczajać, do animatroników z maskami wchodzących do nas przez zapadnie. Można by zacząć już wprowadzać od początku, są to oczywiście tej Bonnie, tej Chica, Withered Bonnie. Później animatroniki, które wchodzą do nas z drzwiami, można zdaje się wyciągnąć wszystkie naraz. Będzie to taka w miarę ciekawa, podobna do oryginalnych FNAF-ów noc, gdzie wszystko skupia się dookoła drzwi. Siedzenie na kamerach, wszystko. Freddy do nas przychodzi jak chce, lewymi drzwiami, ale przyspiesza, kiedy temperatura w lokacji rośnie. Nightmare i Nightmare Fredbear świecą oczami w drzwiach, Rockstar Chica wciąż boi się kałuż, Blora ma tą samą mechanikę z nasłuchiwaniem co Wesel, Jacko Chica pojawia się w obu drzwiach i żeby zniknęła, trzeba zamknąć oba drzwi naraz, ale nie będzie się pojawiać w ogóle, jeśli temperatura w lokacji będzie utrzymywana na stabilnym poziomie. W międzyczasie mamy całą tą trójkę animatroników, którą trzeba wypłoszyć, kupując ich figurki, ich pluszaki. Circus Baby, Nightmare Bonnie i Nightmare Mangle. Nauczymy się w międzyczasie korzystać ze sklepików Price Gunnera, zbierać fastcoiny na kamerkach, więc wszystko ok. Zastanawiamy się, co zrobić z animatronikami z bocznej wentylacji. Można by ich wrzucać, podobnie jak w przypadku animatroników z maskami, przyzwyczaić się do BB i JJ, a raczej bez Williama Aftona, który nam może popsuć rana, a nie warto go dodawać, kiedy się dopiero uczymy wszystkiego. Potem zdaje mi się, że można by było zrobić noc ze wszystkimi animatronikami z biura. Myk polega na tym, że żeby ogarnąć, jak one działają, żeby się jakoś przyzwyczaić do wszystkiego, to raczej dobrze by było często podnosić i chować kamerę. Więc można by dodać sobie marionetkę czy jakiegoś innego animatronika do przyglądania się, jak Foxy i Toy Freddy czy coś, żeby wymuszało to na tobie patrzenie się na te kamery. Nie spojrzysz się na kamery, to połowa animatroników nic nie zrobi. To takie bez sensu. Ale równie dobrze można po prostu triggerować niektóre elementy kamerą, pomimo tego, że nie musisz tej kamery otwierać, żeby nauczyć się grać. Szczerze, w animatronikach w biurze jest Rockstar Bonnie, który wymusza na tobie spojrzenie się na kamery, czy też Rockstar Freddy, który wymaga od ciebie fastcoinów, więc może taki setup wciąż wymuszałby na tobie patrzenie się na kamery i bez tego, ale zdaje mi się, że mogłoby być ciężko. Taki Golden Freddy to oczywiście pojawia się po sięgnięciu kamery, więc on ci nic nie zrobi, jeśli sam go nie będziesz triggerował. Możliwe, że Helpy też, ale nie wiadomo, podobnie Scrap Baby chyba, ale cóż, w animatronikach z biura jest Music Man, który też teoretycznie nie jest nawet w części wykorzystywany tutaj, bo nie ma za dużo animatroników z dźwiękami, ale zdaje mi się, że jest w miarę. Na koniec zostają nam jeszcze animatroniki z kamery, które nie do końca działają ze sobą nawzajem zbyt dobrze, jeżeli po prostu chcesz się nauczyć mechanik. Fantomy zawsze wziąć warto, Chipa też, ale poza tym animatroniki na kamerach w dużej części są jak marionetka. Wymagają, żeby ich sprawdzać od czasu do czasu, wymagają dużej atencji, dużego skupienia się na nich. Zdaje się, że warto jest podzielić ich sobie na raty, bo taki Foxy z Bonim robią combo, jest marionetka, jest Chica, jest Toy Freddy, jest Phantom Foxy. Te wszystkie animatroniki na kamerach wymagają od nas jakiejś większej uwagi, więc raczej niekoniecznie polecałbym sprawdzać wszystkich na raz. Tak dwóch, trzech na raz max, bym powiedział. Dopiero potem, jak już nauczymy się, jak te mechaniki działają, to zdaje mi się, że warto spróbować pokonać ich wszystkich na raz. I generalnie tak jest mój mniej więcej plan na podstawowe tryby, które pozwalają się nauczyć wszystkich animatroników, wszystkich mechanik, bo gdy to już się ogarnie i przejdzie, to zawsze można się, zawsze się będzie ogarniało mniej lub bardziej wszystko dookoła nas. Ale gdy to jest już gotowe, to można oczywiście iść dalej. Nie mówię, żeby od razu rzucać się na 50-20, ale na przykład ogarnąć coraz więcej. Zdaje mi się, że ja osobiście zacząłbym od spróbowania sobie systemu czujek, czyli rur i przedniej wentylacji naraz. Oczywiście cały czas mając animatroniki od masek, cały czas mając BB, JJ. Tym robić coraz więcej kombosy, dodać tych od drzwi, dodać tych od fastcoinów, dodać tych, którzy się pojawiają tylko raz, a potem znikają.
atencyjny i tak dalej, aż w końcu będziesz się czuł na siłach, żeby przejść 50-20. Innym sposobem też dobrym jest ewentualnie granie w tryb 51, potem w tryb 52, 55, 50, 10, aż w końcu będzie się nabierać tempa, ogarnie się wszystko powoli z doświadczeniem i tak dalej. I cóż, taka jest moja wizja, moje presety, co zrobić, żeby się włączyć wszystkich mechanik. Wydaje mi się, że to jest jakoś w miarę ustawione, jakieś będzie przydatne, ale chętnie posłuchałbym waszych opinii na ten temat. Oczywiście gra jeszcze nie wyszła, ciężko zgadywać, jak to będzie wszystko wyglądało, ale zdaje mi się, że warto przygotować się, przygotować już sobie jakieś strategie, zwłaszcza, że mamy jakieś ogarnięte opisy prawie wszystkich animatroników w grze, z czym będziemy się mierzyć i tak dalej, ale cóż, na dzisiaj to tyle, więc dziękuję wam za oglądanie, jak już mówiłem, zapraszam was do dyskusji w tym temacie. Dziękuję i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!